Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na materiał związany z pytaniami od patronów i wspierających, które zadawaliście mi w ostatnim czasie w do tego wyznaczonym wątku na naszej grupie wewnętrznej. A zanim do tego przejdę bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie wsparcie na patrona lub poprzez przycisk wesprzyj na YouTubie, a także zachęcam do własnej wyceny wartości tego kanału i wspierania właśnie poprzez tego rodzaju narzędziach. Patronite czy poprzez przycisk wesprzyj na YouTubie. A teraz przechodząc już do meritum, do Państwa, Panów w zasadzie pytań, bo Panie tym razem nie pytały. Pan Michał, mówił Pan w jednym ze swoich materiałów, że architektura bezpieczeństwa Unii Europejskiej nie istnieje bez USA. W jakiej perspektywie czasowej Unia Europejska potencjalnie może stworzyć niezależną architekturę bezpieczeństwa? Jakie byłyby potencjalne koszta i poświęcenia? Zrobiłem sobie na potrzeby tego pytania trochę wyliczeń, kilka podstawowych danych, żebyśmy wiedzieli, na czym w ogóle my bazujemy, bo, bo może mam wrażenie, że nie wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Jaką, jakim potencjałem dysponuje choćby sama Unia Europejska, czy Unia Europejska w kontekście bezpieczeństwa, wzmocniona przecież o Wielką Brytanię, której przecież zależy na bezpieczeństwie na kontynencie, jak również o Norwegię, która nie należy do Unii Europejskiej, a należy do NATO i jest ważnym czynnikiem składowym, zwłaszcza w kontekście zagrożenia rosyjskiego. Tak więc jeśli chodzi o. I tutaj nie uwzględniam Turcji z różnych względów, natomiast jeśli chodzi o tę kontynentalną część sojuszników natowskich, którzy jednocześnie, niektórzy, niektórzy z nich jeszcze jednocześnie należą do Unii Europejskiej, to PKB wszystkich tych państw jest około 18,5 biliona dolarów. Dla porównania, Rosja, rosyjskie PKB to około 2 2 biliony 200 miliardów dolarów. Czyli to jest mniej więcej niecałe 12%, 12% tego PKB, z którym, przeciwko któremu się musi Rosja niejako mierzyć w tej rywalizacji, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Mowa tylko tutaj o Starym Kontynencie. I 2% PKB Przypadające na te państwa Unii Europejskiej, włącznie plus Wielka Brytania, plus Norwegia, to wypadałoby około 360 miliardów dolarów. Takie byłyby wydatki na obronność, gdyby wszyscy wydawali 2% PKB. Realnie, realnie, drodzy Państwo, o dziwo, jesteśmy mniej więcej właśnie w tej kwocie, bo to jest, jak tak policzyłem, cirka na szybko. Około 350 miliardów dolarów na zbrojenia łącznie oczywiście z Norwegią, a wliczając w to Ukrainę, która przeznacza na zbrojenia 42 miliardy dolarów, a przecież angażuje przecież armię rosyjską. Całą w zasadzie armię rosyjską, to łącznie tych wydatków jest włącznie z Ukrainą 390 miliardów dolarów dla porównania Rosjanie przeznaczają no, około 110 miliardów dolarów. To jest 1 trzecia, trzecia mniej więcej tej wartości. 28 lub 31% w zależności od tego, czy liczymy jeszcze Ukrainę, czy nie. Tak więc, czy już na tym obecnym poziomie, na tym obecnym poziomie, czy te siły zbrojne europejskie powinny jako całość dawać nam gwarancje bezpieczeństwa przed Rosją. Wydaje się, że tak, skoro są finansowane przez trzykrotnie wyższą kwotą niż robią to Rosjanie. Przy czym to nie jest takie proste, bo należy pamiętać, że problemem jest fakt, że MON rosyjskie funkcjonuje w ramach jednej struktury, z jednym, Armia Federacji Rosyjskiej funkcjonuje z jednym sztabem, z jednym dowództwem, z jednym pionem prawda? A więc te koszty administracyjne są jedne. Natomiast w przypadku e, powiedzmy naszych 300, nawet tych 90 miliardów dolarów, no to jest z uwzględnieniem Ukrainy, to jest 30 państw, a więc 30 razy koszty administracyjne, 30 razy e, no, 29, bo Niemcy nie mają sztabu generalnego. E, no generalnie jest tych takich kosztów stałych, które zależą które należy ponosić w związku z utrzymywaniem sił zbrojnych, no jest ich więcej w sytuacji, w której mamy więcej państw. Tak więc to nie jest, takie, nie jest taki prosty przelicznik. Też należy pamiętać o tym, że Rosja nie wydaje zbyt wiele na marynarkę wojenną. Ona tam no oczywiście budują nowe okręty, ale generalnie ich trzon floty rdzewieje w portach w dużej części. Natomiast takie potęgi, nazwijmy to unijne czy te bardziej europejskie, jak Wielka Brytania, Włochy, Francja czy Hiszpania, to są państwa, które po potrzebują bardzo silnej floty. Grecja, które potrzebują bardzo silnej floty i przeznaczają na to znacznie więcej procentowo niż Federacja Rosyjska, więc jakby nie wszystko idzie w siły lądowe. No a marynarka wojenna ma ograniczone jakby możliwości na oddziaływanie na Rosję. Oczywiście mowa tutaj o powiedzmy Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym czy Morzu Barenca, gdzie możemy kontrolować jakoś Federację Rosyjską, czy ją mitygować, jeśli chodzi o morskie szlaki czy blokadę portów, no ale jednak ta główna siła rosyjska jest na lądzie i tej siły głównej rosyjskiej na lądzie nie... Mamy jak sięgnąć za bardzo z morza. Oczywiście można tam użyć pocisków, pocisków manewrujących i tak dalej, wystrzeliwanych z okrętów, no ale to jest jakby takie oddziaływanie jednak mimo wszystko mocno ograniczone. I w mojej ocenie, no to proporcje jednak są na niekorzyść Rosji. Pomimo tych wszystkich kosztów administracyjnych stałych, które musimy ponosić, ale pod względem czysto takim formalnym, myślę, że. Można by było stworzyć to, co ja proponowałem, przecież ten sojusz europejski. Formalnie można by go było stworzyć w ciągu roku. Może półtora. Natomiast jeśli chodzi o fizyczne stworzenie narzędzi do tego, żeby, żeby one rzeczywiście dawały nam poczucie bezpieczeństwa przed Rosją, oczywiście na poziomie tym nuklearnym, w sposób ograniczony, bo jednak Brytyjczycy czy Francuzi posiadają arsenał jądrowy, jednak nie jest to arsenał porównywalny potencjałem, liczbą głowic, i tak dalej, środków przenoszenia do tego rosyjskiego. Natomiast gdybyśmy chcieli na tej konwencjonalnej płaszczyźnie, na tej konwencjonalnej płaszczyźnie zbudować takie siły zbrojne lądowe, które tylko w oparciu o europejski trzon mogłyby stawić czoła zagrożeniom, które są dla nas wymagane i nie tylko zagrożeniom rosyjskim, bo tych zagrożeń jest znacznie więcej i trzeba być gotowym na przykład na zagrożenia w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie, to uważam, że trzeba by było minimum 5 lat, żeby, żeby nadrobić, no tak trochę szacuję, ale tak minimum 5 lat, żeby Nadbudować, żeby wyprodukować dostateczną ilość sprzętu, amunicji, stworzyć struktury, no i ukadrować to wszystko jeszcze, bo problem jest to jest największy problem. Ja nie wiem, czy te 5 lat by starczyło w jednym kontekście w kontekście kadr, w kontekście naboru nowych żołnierzy do nowych struktur, uzupełnienia, uzupełnienia właśnie liczebnego pod względem zasobów ludzkich, poszczególnych. Armii, nie tylko polskiej, ale wszystkich w Unii Europejskiej, czy w ogóle w Europie. Z tym myślę, że byłby największy problem. Czy dałoby radę jakoś to zagospodarować? Wydaje mi się, że tak, ale trzeba by było rzeczywiście podjąć spory wysiłek. No i jednocześnie, jakie byłyby koszty, powiedzmy, związane z wydatkami na obronność większe, gdybyśmy sami chcieli rzeczywiście tutaj bez Amerykanów. Budować sobie bezpieczeństwo względem choćby Rosji. Znowu to są takie moje ostrożne szacunki. Być może ktoś to lepiej oszacuje. Ja tego nie liczyłem na potrzeby tego QA, ale wydaje mi się, to są takie moje ostrożne szacunki, że mniej więcej 20-30% więcej trzeba by było przeznaczać na zbrojenia niż przeznaczamy, czyli około 70%. Do 100 miliardów dolarów więcej rocznie, jeśli chodzi o tą całość. Jeśli chodzi o całą, całą Europę, którą wymieniłem, czy te 29 państw bez Ukrainy. I wydaje mi się, że to mogłoby starczyć. I te 20-30% więcej to nie jest wcale dużo, jeśli rozłożymy to na, tyle, na te wszystkie państwa. Zwłaszcza, że. Dla porównania, na przykład, roczny budżet Unii Europejskiej w 2024 roku to wynosił 190 miliardów euro. Ktoś może powiedzieć, no tak, no to, no to mówi Pan, że, po, że trzeba mniej więcej połowę o tego, połowę tego budżetu unijnego zwiększyć wydatki na obronność. No, no tak, ale należy też pamiętać o tym, że ten, że też składki na, do Unii Europejskiej składane przez poszczególne państwa, one nie są jakimś nadzwyczajnym obciążeniem dla budżetów poszczególnych państw. Naprawdę to nie jest jakieś wielkie, ogromne obciążenia. Te składki są w relatywnie do budżetu tych państw, czy do możliwości tych państw, one są relatywnie niskie, no, można je ponosić. Oczywiście w każdym państwie proporcjonalnie to inaczej wygląda, prawda? To trzeba by było niuansować, ale generalnie Europę uważam, że stać na tego rodzaju wydatki i stać na to, żeby zbudować rzeczywiście odpowiednie siły zbrojne. Ja szacuję, że to musiało być minimum 5 lat, ale być może, być może gdyby to przeanalizować, to wyszłoby, wyszłoby to jakoś inaczej z konkretnymi danymi. Ale to są takie moje wstępne, bardzo wstępne szacunki. Następne pytanie pana Tomasza. Miało być ten Wende, ale nie ma. Co pan myśli o hipotezie, że kanclerz mówił te słowa czy to hasło zakładając, że Ukraina upadnie w ciągu kilku dni, a skoro by upadło, to tego Cajten Wende by nie było, nie trzeba byłoby go przeprowadzać, no ale nie upadła no i Cajten Wende nie ma mimo wszystko. Tak, ja uważam, że ogłoszenie, czy tego rodzaju narracja, ona była potrzebą chwili i była związana również z oczekiwaniami partnerów czy sojuszników Niemiec, głównie chyba Stanów Zjednoczonych, i niewątpliwie tak było. Przy czym realnego zwrotu rzeczywiście trudno było szukać, przynajmniej przez pierwszy rok. Teraz dopiero coś się rusza, i teraz dopiero rzeczywiście widać nawet taką zmianę mentalną wśród klasy niemieckiej politycznej, przynajmniej ja, tak, ja tak, taką dostrzegam. Rzeczywiście Ci Niemcy zaczynają się godzić z tym, że ponieważ wojna będzie trwała długo i ponieważ już są takie skutki, jakie są, wywołane tą wojną, to raczej powrotu do business as usual z Rosją nie będzie, a w związku z tym dojrzewa do nich tam myśl, że rzeczywiście jest wędę w tym kontekście, że niestety ale musimy budować swoją strategię inaczej, nie uwzględniając w tej strategii państwowej Rosji. I to wydaje mi się, że nad tym teraz się głowią elity niemieckie i próbują w jakiś sposób odpowiedzieć sobie na to bardzo trudne pytanie, jeśli nie z Rosją, to jak? Jak odzyskać kontrolę nad Unią Europejską, jak odzyskać kontrolę nad Europą Środkową, czyli nad tą Mittel-Europą, jak odzyskać um, ten leadership, nawet taki polityczny czy wizerunkowy w Europie? No, i jak obronić swoją gospodarkę, która jest najbardziej podatną gospodarką w Europie na ewentualne zrywanie łańcuchów dostaw i na deglobalizację, która powoli kroczy i się zbliża? No bo przypomnijmy, że jednak 80 chyba prawie procent PKB niemieckiego wynika z handlu wynika z handlu, z czego, z czego 40- kilka procent, czasami w niektórych latach po, po, połowa albo nawet nieco ponad to był eksport, także to jest państwo, które jest niezwykle podatne. My jesteśmy drugim najbardziej podatnym państwem na zagrożenia związane z handlem, bo znaczy najbardziej podatni na czynniki związane z handlem, jeśli chodzi o PKB w Europie, także i jesteśmy najbardziej powiązani z Niemcami w tym zakresie, więc to jest nasz na największy partner, jeśli chodzi o import i jeśli chodzi o eksport, więc trzeba o tym pamiętać. I w kontekście tego, bo. Ja rozumiem, że to jest takie trochę też pytanie związane z oczekiwaniami w stosunku do Niemiec, żeby oni rzeczywiście byli w końcu tym sojusznikiem wiarygodnym, czy na tym, na którym można polegać, czy który chce pod względem obronności dołożyć swoją cegiełkę, a jednocześnie wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy czy Unii Europejskiej. I ja powiem Państwu tak. Oczekujemy od Niemców bycia dobrym sojusznikiem, a może nie wszyscy, ale sporo sporo część komentujących. Natomiast w mojej ocenie najgorszą sytuacją byłaby taka, gdyby rzeczywiście Niemcy uwiarygodnili się jako solidny, lojalny sojusznik i my byśmy ich za takich uważali, a później byśmy się na tym zawiedli. Uważam, że lepiej jest, jeśli Niemcy postępują w taki sposób, jaki postępują obecnie, czyli trochę jak słoń w składzie porcelany. Kiedy nie są postrzegani jako wiarygodny partner, ani dla nas, ani dla nikogo innego. Bo pamiętajcie, że jeśli oni tracą wiarygodność pod względem bezpieczeństwa i pod względem tego liderowania Europie, to Polska na tym zyskuje, bo wtedy bardziej się orientują na, na Warszawę państwa bałtyckie, choćby Rumunia, czy, czy nawet czy nawet Lepiej się układa wtedy współpraca choćby z Czechami, chociaż tutaj Czechy zawsze były przecież bardzo zależne od Niemiec i zawsze bardzo mocno patrzyły na Berlin, ale również ze Skandynawią. Także ja to hamowałbym te oczekiwania w stosunku do Niemiec. Niech oni będą tym najgorszym, niech będą tą czarną owcą NATO. Naprawdę, dla nas niemiecka czarna owca w NATO to jest świetny scenariusz. Nie potrzebujemy ich, poradzimy sobie bez nich, jesteśmy w stanie sobie poradzić bez nich. Tylko, żeby nie przeszkadzali i naprawdę potężne siły zbrojne niemieckie to jest coś, czego byśmy nie chcieli. Nie chcielibyśmy zależeć od, od niemieckiej, od niemieckich decyzji, jeśli chodzi o zakresie bezpieczeństwa. Tutaj ja uważam, że należy budować i to chyba się powoli zaczyna dziać, należy budować, jeśli chodzi o Europę, tak? No bo wiadomo, że priorytetem, i to nie zmieniam zdania, jest, są Stany Zjednoczone. To jest nasz główny gracz, anglosasi, to, jest, to, to są ci, którzy Którzy angażują tutaj się najbardziej do jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i którzy najwięcej mogą, mają największy potencjał. Ale tutaj Francja jak najbardziej to może być dla nas dobry partner. A Niemcy naprawdę to może być a nam to powinno odpowiadać. Można oczywiście próbować ich zmuszać do tego, żeby chociaż ułożyli pieniądze na cudze armię. Nie wiem, czy się da. Moim zdaniem się nie da. Pisałem o tym kilka lat temu artykuł. Które później oczywiście pomysły z tego artykułu zostały niejako rozpropagowane przez kogoś innego, ale to już pozostawiam tą kwestię odrębnie. Ten ktoś zresztą uwierzył, że da się przekonać Niemców do tego, żeby oni finansowali polską armię. Ja uważam, że te, do tego się ich nie da przekonać, ale gdyby użyć jakichś mechanizmów innych, żeby oni musieli ponosić jakieś wydatki, chociaż niech sfinansują na przykład całą infrastrukturę logistyczną, która będzie służyła przesuwaniu wojsk na przykład na wschodnią flankę. Niech u nich będzie ten tabor logistyczny sfinansowany przez nich, prawda? Tego rodzaju rzeczy. To będzie bardzo dużo, to będzie jakiś wkład, oni poniosą jakieś nakłady, które i tak trzeba by było ponieść, nie zwiększą swojego potencjału militarnego, na czym nam nie powinno wcale zależeć i jeśli taki mechanizm nieco presji na Niemcy się znajdzie, to będzie super. Zresztą chyba wydaje się, że Przynajmniej Donald Trump próbował taki mechanizm na nich wywrzeć. Bo on też nigdy nie mówił o tym, żeby oni zwiększyli swoją potęgę militarną, tylko on mówił o tym, żeby płacili więcej. To jest... I to zawsze wychodziło w tym kontekście, żeby płacili więcej. Nigdy tam nie było, że mają mieć lepszą armię. Także, także to były, wydaje się, że to w narracji ta różnica była celowa. No i właśnie przechodząc do Donalda Trumpa, bo pan Piotr zadał pytanie o Donalda Trumpa, czy na tym etapie. Możemy przewidywać, jaką koncepcję ma Donald Trump na kwestie Ukrainy, Chin i Rosji. Czy od razu po objęciu prezydentury skupiłby się na Chinach i rywalizacji z nimi, i czy zgodnie z drugą koncepcją przedstawioną przez kanał Good Times, Bad Times. Pozdrawiam serdecznie, zresztą znamy się z kubertem w nagraniu pod tytułem Polityka, ale nie znam tego nagrania, więc nie odniosę się. Donald Trump w pierwszym rzędzie liczyłby na skuteczne odwrócenie Rosji od Chin, czyli taka jest teza, jak rozumiem, w kontekście dostawy węglowodorów, a dopiero, gdy to by się nie udało, będzie chciał doprowadzić do pokonania Rosji, aby zagłodzić Chiny w kontekście dostaw węglowodorów. Czy można na tym etapie jakiekolwiek przewidywania co do planów Donalda Trumpa, czy, a, czy czy, aha, czy może na tym etapie jakiekolwiek przewidywania Donald Trumpa są niemożliwe? Co mogłoby doprowadzić do zmiany nastawienia spikera w Izbie Reprezentantów do pomocy Ukrainy? Czy też obstrukcja w tym zakresie będzie trwała do wyborów i, usta, i ustanie tylko jeżeli Donald Trump przegra? To kilka pytań a propos Donalda Trumpa. Tak, no ja czas stawiam taką tezę już od, od wielu tygodni, że Donald Trump być może będzie chciał faktycznie dogadać się z Putinem, ale spotka się z tą samą ścianą, jaką się spotkał po 2017 roku, kiedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy, nie wiadomo czy zostanie po raz drugi, ale gdyby został, to spotkałby się z tą samą ścianą, to znaczy Władimir Putin nie pójdzie na wojnę z Chinami, jakąkolwiek wojnę gospodarczą, polityczną, jakąkolwiek inną, nie pójdzie na wojnę z Chinami w interesie Stanów Zjednoczonych, które też są jego rywalem. To jest, rozumiecie Państwo, to jest, to jest coś, co, co się wyklucza. Znaczy te oczekiwania niektórych decydentów amerykańskich są nie do zrealizowania, jeśli chodzi o percepcję rosyjską. I dlatego nie doszło do drugiego resetu do tych i dlatego nie było żadnego odwrócenia Nixona, o którym mówili Cykulski i Bartosiak przecież. I nie doszło do tego, i dlatego właśnie wybuchła wojna, bo się nie dogadali, bo nie było, nie było opcji na to, żeby się dogadać. Także, także nic się w tej kwestii nie zmieniło. jakby Nie ma żadnych nowych uwarunkowań, które by sprawiły, że Władimir Putin powinien się zgodzić. A więc, czy Donald Trump przejdzie później do mm, osłabiania Rosji i do działania przeciwko Rosji? W mojej ocenie jest to nieuchronne. To znaczy, że rzeczywiście, jeśli ta propozycja Trumpa nie zadziała, jeśli jego ki, nie bo on pokaże tam srogi pewnie ki Putinowi, powie, jeśli nie pójdziesz ze mną na Chiny, to ja ci jeszcze tutaj pokażę. No i Putin powie, to pokazuj, bo ja się nie boję. To mówię w bardzo uproszczony sposób, ale ja uważam, że tak do tego to można będzie można sprowadzić. I wtedy będziemy mieli znacznie bardziej ostrą politykę Trumpa, niż, na, niż ta, na którą pozwoliłby sobie Biden. Biden jest bardzo zachowawczym prezydentem, i o, zobaczcie, że Amerykanie nie są liderem, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Znaczy, oczywiście, jeśli chodzi o wartości, to są, ale jeśli chodzi o. O przywództwo Zachodu, czyli czy kto ciągnął to, żeby najpierw wrzucić czołgi, czy samoloty, czy jakieś inne systemy uzbrojenia, no nie Amerykanie. Amerykanie byli ostatni, którzy przebijali niejako ten balonik, te czerwone linie rosyjskie. To myśmy to przebijali w głównej mierze, więc zobaczcie Państwo, na, jak to działało. Więc Biden był bardzo zachowawczy, i moim zdaniem, Donald Trump, jeśli się nie osiągnie swoich celów. Negocjacyjnych, to on będzie znacznie bardziej grał as agresywnie niż Biden. Wiem, czy to dobrze, czy to źle, to nie wiadomo, trudno teraz spekulować, ale myślę, że on jest gotowy na znacznie bardziej odważne posunięcia niż, niż Joe Biden. <laughs> Drugie pytanie też pana Piotra: Czy Stany Zjednoczone miałyby możliwości czasowe uzupełniania popytu ropy i gazu do Europy, gdyby doszło do całkowitej destabilizacji Bliskiego Wschodu? Czy to nie mógłby być lewar na, ten, na, na wahających się sojuszników USA w regionie i kraje Europy, aby mocniej zaangażować się w pomoc Stanom Zjednoczonym w rywalizacji z Chinami i Rosją? Rozumiem, że długofalowo USA nie jest w stanie uzupełniać gazu Europy dla Europy, gdyby Bliski Wschód wstrzymał dostawy i stworzyłoby to ryzyko wejścia Rosji na rynek europejski. Ale jeżeli Donald Trump próbowałby zagłodzić najpierw Chiny, to być może przy blokadzie floty rosyjskiej takie rozwiązanie miałoby swoje zalety. A więc pierwsze pytanie, czy, czy Amerykanie no, wydaje mi się, że nie są. Oni mają duże magazyny, mogliby te magazyny opróżnić. Zresztą oni te, co jakiś czas chyba te magazyny nawet y, opróżniają w sensie takim, że zmniejszają, zmniejszają ich y, zapełnienie i faktycznie rzucają, y, rzucają sobie dodatkowe wolumeny ropy na rynek y, i gazu, ale nie wydaje mi się, że gdyby y, gdyby w jakiś, z, z jakichś przyczyn, z Zatoki Perskiej nie wypływa ropa, to nie wydaje mi się, żeby Amerykanie byli w stanie uzu, uzupełniać te braki. No nie ma takiego dużego wydobycia, nie ma, nie ma możliwości takiego eksportu. Stąd też takie poszukiwania też gwałtowne ropy wszędzie indziej, żeby mieć jakieś alternatywy, bo teraz już jakby teraz są takie analizy, które pokazują, że Całkowite zakręcenie kurków w Rosji stwarza deficyty na rynku. No nie da się uzupełnić em, energetyków z Rosji. I to działa dlatego, rynek działa dlatego, że Rosja sprzedaje swoją ropę na przykład do Chin w, większej, w większym wolumenie czy do Indii. E, dzięki temu te kraje na przykład nie muszą importować tak dużo Zatoki Perskiej. A jednocześnie Indie jeszcze na przykład odsprzedają, Chiny pewnie robią to samo. Odsprzedają ropę, już tam trochę powiedzmy, wyprane pieniądze, jeśli chodzi o, o ropę, i sprzedają to na przykład, nawet niektórzy w Europie to, to kupywali, później wychodziły takie kruczki. Tak? Więc jakby ten, ten, tylko jakby cały mechanizm polega na tym, że ta ropa rosyjska jest trochę stygmatyzowana, piętnowana tymi minimalnymi limitami, jeśli chodzi o, czy maksymalnymi, jeśli chodzi o ceny za baryłkę, w związku z czym Rosjanie nie mają jak za bardzo na, na tej ropie zarobić. Tyle, ile by mogli zarobić. I jakby w ten sposób te sankcje też trochę działają. E, I Zatoka Perska ma tak duży udział w rynku ropy na świecie, że nie da, nie da się po prostu tego zastąpić. E, okresowo, nie wiem, może przez miesiąc, może przez miesiąc y, y, Amerykanie wysłali, tak jak kiedy. W sytuacji, kiedy pod koniec 2021 roku Putin zakręcił kurki gazu dla Europy, to wówczas przecież wyszło tam kilkadziesiąt tych tankowców z LNG ze Stanów Zjednoczonych do Europy, no ale to było doraźne bardzo. Także, czy tego rodzaju zagrożenie, że zabraknie ropy, mogłoby być jakimś dla Amerykanów narzędziem do tego, żeby przymuszać sojuszników do czegokolwiek. Nie sądzę, bo Amerykanie wręcz powinni w mojej ocenie dbać o to, żeby te dostawy jednak były zapewniane, bo jeśli Europa będzie nie, nie będzie miała ropy, to będzie naprawdę poważny problem poważne zagrożenie i to będzie raczej to może nawet działać rozwarstwiająco na ten sojusz atlantycki między Stanami Zjednoczonymi a a Unią Europejską, czy, czy w ogóle Europą, no bo jeśli, jeśli mamy jakieś problemy, no to wtedy, i to są problemy poważne, to walczymy o życie. Jak walczymy o życie, to już nie patrzymy na, na to, co, czego by chcieli Amerykanie. Jeśli oni nie są nam w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa energetycznego, to my musimy sami w taki sposób zrobić. i e, no, a W ogóle to by było ciekawe, bo Europa by musiała rzeczywiście się sama zaangażować chyba na Bliskim Wschodzie wówczas i sama rozwiązywać problemy w Zatoce Perskiej. Tak, tak więc, z tego, z, akurat z tej, z tej perspektywy, jeśli chodzi o zwiększenie zaangażowania Europy tam, to może by to faktycznie było odciążeniem dla Amerykanów, ale byłoby olbrzymim zagrożeniem, że, że Europa jednak ulegnie pokusie w jakimś stopniu i zacznie sprowadzać ropę z Rosji. A tego wszyscy nie chcemy. Stany Zjednoczone też tego nie chcą. A, a by nie było, po prostu nie byłoby wyjścia, a i tak by tej ropy mogło brakować jeszcze. Także, no, ja nie wiem, czy tym można by było w jakiś sposób grać. Zresztą ta koncepcja, że odcinamy Chiny, odcinamy Chiny od surowców rosyjskich, ona nie ma prawa bytu. Znaczy to nie jest żaden argument, bo Chińczycy poradzą sobie bez surowców energetycznych z Rosji. Pod warunkiem, że pod warunkiem, że są w stanie. Importować przez morze surowce energetyczne. I oczywiście można powiedzieć, że OK, to wtedy dogadujemy się z Rosją, żeby oni nie wysyłali surowców energetycznych do Chin, i my odcinamy Chińczyków od szlaków morskich. Ale żeby dokonać takiego szantażu, to znaczy że samo odcięcie rosyjskiego gazu i ropy nic nie da, i tak trzeba by było wprowadzić własne sankcje na transport morski do Chin. Jeśli chodzi o zachód, żeby przycisnąć Chiny. A jeśli trzeba, jeśli można by było to zrobić, gdyby to było w jakiś sposób wykonalne, to i tak Rosjanie do nas nie są potrzebni. Bo pamiętajcie Państwo, że Chińczycy, już tych procentów nie pamiętam, mówiłem to w kilku nagraniach, ale generalnie jest tak, że Import chyba gazu i ropy to jest 10% zapotrzebowania chińskiego, czy tam. No, gazu na pewno 10, około 12%, ropy może trochę więcej, ale generalnie nie, nie, infrastruktura nie pozwala na więcej. Czyli generalnie Chińczycy mogliby się odciąć od gazu i ropy rosyjskich i zastąpić sobie to importem z zewnątrz, a gdyby zastopować import z zewnątrz, czyli gdyby znałożyć rzeczywiście te, te sankcje, powiedzmy, na transport morski, węglowodorów do Chin. To chińczycy nie byliby w stanie wziąć od Rosjan więcej niż w tej chwili, bo nie ma takiej infrastruktury, a więc i tak byliby w czarnej. Więc Rosjanie nie są do tej układanki energetycznej zupełnie potrzebni nam, ani Amerykanom. Jeśli Amerykanie będą chcieli nacisnąć na Chiny w taki sposób, to nacisną sami. i Rosjanie nie są tutaj do tego w ogóle potrzebni. Zresztą Rosjanie w ogóle nie są potrzebni Amerykanom, żeby walczyć z chińczykami, tak na, na dobrą sprawę. Znaczy. Dla Amerykanów źle jest, jeśli te, te, y, jeśli te państwa współpracują, mają sojusz. To jest źle. Ale wystarczy, że, y, wystarczy, że Rosjanie y, nie są niebezpieczeństwem dla NATO, nie są niebezpieczeństwem dla sojuszników amerykańskich, nie są niebe nie, niebezpieczeństwem dla Rosji. Są powiedzmy zneutralizowani dlatego ja uważam, że to będzie główny cel strategiczny dla Stanów Zjednoczonych wkrótce, żeby zneutralizować po prostu Rosję, żeby się zapadła i miała takie problemy wewnętrzne, żeby nie stanowiła elementu. Na zewnątrz w układzie sił, i wówczas Amerykanie sobie jeden, jeden z Chińczykami poradzą. Także, yy, także tutaj, ten so, jakiś sojusz, czy jakieś partnerstwo z Rosjanami, nie jest wcale Amerykanom potrzebne. Mało tego, powiem jeszcze coś innego, bo teraz poszły te plotki, wydaje mi się, że te plotki były może inspirowane nawet przez jakieś wpływy kremlowskie. To poszło gdzieś tam, jakiś artykuł chyba w prasie. Nie wiem, czy to New York Times, no, ale generalnie bardzo takie słabe podstawy miało, że tak powiem, jeśli chodzi o dowody. Ale generalnie poszła plotka, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób mitygują Ukraińców, żeby nie strzelali do rafinerii rosyjskich. Pomijam fakt, że rafinerie rosyjskie pracują dla Rosjan. Rafineria przetwarza ropę, a nie wydobywa, więc gdyby Ukraińcy uderzali w wydobycie ropy, to być może to miałoby znaczenie, bo przecież Rosjanie żyją głównie z eksportu surowca, a nie z przetworzenia w, w paliwo, i tak dalej. więc nie wydaje mi się, żeby to była, ta plotka była prawdziwa, żeby, żeby niszczenie rafinerii rosyjskich miało wpływ na zwiększenie ceny ropy. Wydaje mi się, że jest to może ma, ale nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, bo można nie mieć rafinerii a i można eksportować ropę. Rozumiecie Państwo? Można ją wydobywać i eksportować bez rafinerii. Po prostu będzie nieprzetworzona, ale i tak ona jest wysyłana, eksportowana, nieprzetworzona często, bo odbiorca bierze sobie do swojej rafinerii, jak Polska, ma rafinerię w Gdańsku, Gdańsk, tak? I my sobie sami przetwarzamy ropę na paliwo, którego potrzebujemy które jest w naszym standardzie, powiedzmy, w naszych możliwościach. Także. Yy... Mi się tutaj nie skleja ta bajka, że Amerykanie tutaj coś zakazują. To po pierwsze, chociaż zobaczymy po efektach, jak nie będzie dalszych ataków na rafinerię, to może coś w tym jest. Ale po drugie, gdyby patrzeć na tę grę, jaką energetyczną, to zauważcie Państwo, że Donald Trump, jakby był prezydentem, to on by kibicował niszczeniu infrastruktury Rosji, gdyby to miało wpływ na zwiększenie ceny ropy, bo uwaga, Stany Zjednoczone. Zarabiają na eksporcie ropy jak nigdy dotąd. Więc jakby cena wzrosła, to Amerykanie by się wzbogacili. Ehm, także <noise> biznesowo, dla Amerykanów to by się opłacało. Także tak to, yy, tak to wygląda. Mam tutaj jeszcze kilka pytań, ale to już być może nagram drugą część, bo już muszę kończyć. Ehm, pół godziny. Mam nadzieję, że. Że wyczerpałem przynajmniej te pytania, które odpowiedziałem. Pan Michał się nie załapał na odpowiedzi, widzę, a zadał bardzo dużo pytań, więc być może specjalnie jeszcze zrobię drugą część QA dla pytań od pana Michała. Chociaż wiem, że mu tam też odpisałem na, na Facebooku w jakimś artykule, ale na razie z przyczyn czasowych muszę zakończyć, to potraktujmy to jako część pierwszą. Tego, kolejnej serii QA, związanej z pytaniami od patronów wspierających. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Mam nadzieję, że zachęciło też do jakby własnych przemyśleń czy do własnego główkowania i zapraszam do zadawania kolejnych pytań, tak moich patronów inspirujących, jak również myślę, że za jakiś tydzień, dwa zorganizujemy Q&A na żywo i wtedy będę odpowiadał na pytania Państwa wszystkich, którzy słuchacie tych materiałów na YouTubie. Tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.